uczymy dzieci o historii Opola, nawiązujemy do patriotyzmu lokalnego. Chcemy pokazać, że Opole to fajne miasto, chcemy umożliwić dzieciom poznanie historii Opola. Najlepiej zrobić to przez zabawę, stąd pomysł na fantastyczną nową postać w mieście, Wróbelka Trelka, który będzie edukował, pokazywał poprzez swój świergot, jak poznać Opole i też dawał dzieciom okazję po prostu do zabawy przez kolorowanie. Na początku wydawało mi się, że to jest takie zadanie trochę karkołomne, połączyć historię Wróbelka z rozmawiającymi wieżami, żeby pojawił się tam walor edukacyjny, promocyjny miasta, żeby to było jeszcze wesołe i ciekawe dla dzieci, ale wydaje mi się, że nasze miasto jest tak inspirujące. Spotkania z dziewczynami z Opaku były tak ciekawe, że okazało się, że ta historia właściwie powstała bez większego trudu. Mam nadzieję, że udało mi się napisać historię ciekawą, interesującą, inspirującą do tego, żeby wychodzić z domu, zwiedzać nasze miasto, korzystać z tego, co ma do zaoferowania, bo ma bardzo wiele ciekawych miejsc, ciekawych punktów, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. A to głównie dla nich napisana jest ta historia. Myślę, że mogłaby powstać ogromna cała seria takich historiek, bo nasza opolszczyzna jest piękna, jest wspaniała, warto ją zwiedzać i taki Wróbelek mógłby się pojawiać w wielu ciekawych miejscach i inspirować do tego, żeby je odwiedzać i z nich korzystać. Naszym celem było pokazanie właśnie takich głównych atrakcji turystycznych, ale również uwzględnienie perspektywy dzieci, bo w projekcie Stowarzyszenia Opak była również przeprowadzana taka ankieta wśród dzieci, które miejsca są dla nich atrakcyjne i one także zostały uwzględnione w tym projekcie, także to są takie nasze top atrakcje miasta. Wczytałem się w pierwsze wersy i fantastycznie się to robi, więc myślę, że moja córka usłyszy na pewno tą historię. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę mógł ją przeczytać. Do Opola zawitał ptak. Usiadł na starym, rozłożystym platanie i stwierdził, tu będzie moje mieszkanie. Niby zwyczajny szary wróbelek, lecz całkiem niezwykły. Na imię miał Trelek. Chciał zostać gwiazdą ptasiej estrady. Niestety miał strachu napady. I z tremy zawsze dostawał chrypy, a nóżki mu się trzęsły jak podczas grypy. Na szczęście potrafił rozmawiać z zwierzami. Co to za historia? Posłuchajcie sami.